Dokładnie 36 lat temu odbyła się tutaj jedna z największych, jeśli nie największa, demonstracja solidarnościowa, w której uczestniczyłem. Dokładnie w tym miejscu i skończyło się to dla mnie dramatycznie. W pewnym momencie zauważyłem kolumnę więźniarek. Odwróciłem się w prawo, zobaczyłem, jak druga z nich wyjeżdża z kolumny i jedzie wprost na mnie. I nie zdążyłem już nigdzie uskoczyć. No i przejechałam. Miałem szczęście w tym takie, że znalazłem się między kołami, a nie zostałem przejechany przez koła tego pojazdu i dzięki temu przeżyłem. Sądzę, że dzisiaj Solidarność powinna być tym samym, czym była dla nas w latach 80. Powinno to być dla nas inspiracja do tego, aby działać dla dobra wspólnego, aby się przeciwstawiać po prostu złu. To jest definicja solidarności zawsze aktualna, a dzisiaj jest ona po prostu niezbędna. Jeżeli tej solidarności zabraknie nam dzisiaj, to jutro może się okazać, że wszystko to, co osiągamy dzięki temu, że potrafimy być solidarni, po prostu możemy stracić. Dzień Solidarności i Wolności, 31 sierpnia. Byliśmy przed chwilą na kładce z tym właśnie transparentem i z takim przesłaniem bardzo współczesnym, niehistorycznym na kładce, że Solidarność teraz powinna obejmować wszystkie grupy dyskryminowane. W tym mniejszości, nie tylko mniejszości, bo kobiety również są dyskryminowane. Mniejszości wyznaniowe, religijne, światopoglądowe, wszystkich. Ta solidarność w naszym przesłaniu to jest solidarność z tymi, którym dzieje się krzywda, z tymi, którzy są zagrożeni. Stąd nasza obecność na przesłuchaniach, stąd nasza obecność w sądach, na wszystkich sprawach, o których jesteśmy informowani. A dzisiaj to oczywiście jest działanie symboliczne, ale nie bez znaczenia. Stoimy teraz przed siedzibą Solidarności, obecnej Solidarności. Niestety niewiele ma wspólnego z tą ideą, o której mówi ta tablica. Złożyliśmy tutaj białą różę. Białą różę, która jest symbolem szacunku, honoru i godności. Bo ten szacunek należy się tej historycznej, tak zwanej starej Solidarności.